Ukidoki. Tak, tak. Mam nadzieję, że nic nie ucięło. Zobaczymy. Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak zagrać Black Sabbath, więc bez przedłużania. Standard E strojenie i tutaj jeszcze jedna kwestia. Ja zagrałem to tutaj, aczkolwiek mam świadomość, że nie wszyscy z Was grają na gitarach elektrycznych, niektórzy też na gitarach akustycznych i tutaj może być problem, bo gitara akustyczna łączy się, gryf łączy się z korpusem gdzieś mniej więcej na 12-14 progu. No i tutaj te pozycje no to mogą być problemem. Więc troszeczkę inaczej to zagramy. Pokażę Wam, jak to zrobić, żeby było łatwiej. Więc zaczynamy. Power chord. Struna A, próg siódmy. Struna D, próg dziewiąty. Dwa razy. Później raz na progu, na progach piątym i siódmym. I wracamy na siódmy, dziewiąty. Później przenosimy się na próg, struna A, próg 10, struna D, 12. I później tutaj 9 i 11. Jak to zagramy? To tutaj mamy coś takiego. Struna B na progu 10 i podciągnięcie. I ósmy. Później gramy znowu to. I teraz tak, struna A, slide na próg siódmy. Struna D, później próg siódmy i cały czas hammer on i pull off na dziewiąty. Później znowu gramy to samo i występuje tutaj coś takiego, czyli struna G i struna B na progu 12. Dwa uderzenia. Jeżeli macie problem też, żeby dostać tutaj, chociaż nie wydaje mi się, żeby to było problemem akurat, ale jeżeli, no to możecie spróbować zamiast tutaj, to tutaj, tylko że próg siódmy, struna E i struna B, próg ósmy. No i chyba to by było na tyle. Cześć, trzymajcie się, hej!